zdanie, wysłuchamy hymnu narodowego.
nasz głos. Serdecznie witam Państwa radnych, zarówno nowej, jak i poprzedniej kadencji oraz naszych znakomitych gości. Pana sędziego Piotra Telusiewicza, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej. Doktora Pawła Sadowskiego, zastępcę przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej. Pana wicemarszałka Zbigniewa Wojciechowskiego. Szczególnie serdecznie pana przewodniczącego Rady Miasta Lublin VII kadencji, pana Piotra Kowalczyka. Pana prezydenta miasta Lublin, doktora Krzysztofa Żuka oraz jego panią skarbnik miasta i sekretarza miasta. Panów dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta i Przedsiębiorstw Komunalnych. Przewodniczących zarządów dzielnic, przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz mieszkańców miasta. Zgodnie ze zwyczajem, przed rozpoczęciem naszych obrad na marsz w ratuszu wciągnięta została flaga urzędowa miasta Lublin. W dniu dzisiejszym, jako osoba rozpoczynająca prowadzenie obrad, dokonałam tego ceremoniału osobiście. Ceremonii tej towarzyszył hejnał miejski odegrany przez miejskiego trębacza. Zapraszam przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, pana sędziego Piotra Telusiewicza oraz pana Łukasza Majura, pełnomocnika prezydenta miasta do spraw wyborów, do wręczenia radnym zaświadczeń. Pani przewodnicząca, wielce szanowni goście, wielce szanowni państwo. Jest mi niezwykle miło, że mogę uczestniczyć w tej uroczystości. Zanim zaczniemy wypełniać ustawowy obowiązek przewidziany w ustawie Kodeks Wyborczy, pozwolą państwo, że przez minutę podziękuję tym, dzięki którym pracy tutaj się znaleźliśmy. Byłbym nieuczciwy i niesprawiedliwy, gdybym nie podziękował członkom Miejskiej Komisji Wyborczej. Tylko poprzez wyczytanie nazwisk z tych osób, które wchodziły w skład Miejskiej Komisji Wyborczej, a które, jak obserwowałem i weryfikowałem ich pracę, pracowały skrajnie uczciwie, skrajnie precyzyjnie i skrajnie perfekcyjnie, jeśli chodzi o weryfikację protokołu z wyborów. Dziękuję panu zastępcy przewodniczącego Pawłowi Sadowskiemu, panu Andrzejowi Borowskiemu, Konradowi Hachmulewiczowi, Józefowi Nowomińskiemu, Marcinowi Protosowi, Arturowi Bardzy, Katarzynie Widomskiej, Arturowi Zapłodnemu i Piotrowi Zawrotniakowi. Te osoby uczestniczyły w pracach Miejskiej Komisji Wyborczej przeszło 20 kilku posiedzeń. Proszę państwa, te prace Miejskiej Komisji Wyborczej również nie odbyłyby się bez czynnego udziału pracowników Urzędu Miasta. Ja poproszę w tym momencie pana Łukasza Mazura, przedstawiciela prezydenta miasta, o kilka słów podziękowania dla tychże właśnie pracowników. Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogłem pracować przy organizacji tych wyborów samorządowych. Wraz ze mną pracował cały sztab ludzi, pracowników Urzędu Miasta, bez których wybory nie mogłyby zostać przeprowadzone na terenie miasta Lublin. Nie będę wymieniał wszystkich nazwisk, ponieważ zaangażowanych osób jest kilkadziesiąt, natomiast wszystkim niezmiernie dziękuję za włożony trud, zaangażowanie oraz pokazany profesjonalizm. Dziękuję serdecznie.
państwo przystąpimy do wypełnienia nakazu ustawowego przewidzianego w artykule 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy i w kolejności alfabetycznej włączymy z panem zastępcą przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej przy udziale pana Łukasza Mazura zaświadczenia o wyborach na radę miasta Lublin. Osoby, które zostaną wyczytane z imienia i nazwiska, poproszę o podejście na środek sali i odbiór zaświadczenia. Jednocześnie w celach informacyjnych wskazuję, że pani radna Magdalena Kamińska nie otrzyma takiego zaświadczenia i nie wyjdzie tu na środek, ale nie jest to przypadek, gdyż objęła mandat po panu Krzysztofie Żuku, który zrzekł się swojego mandatu w związku z przyszłym objęciem funkcji prezydenta miasta Lublin. I pani radna Kamińska dzisiaj postanowieniem komisarza wyborczego numer 1 nie została usankcjonowana w tej swojej funkcji. A zatem zapraszam tutaj na środek pana Janusza Mariusza Banacha. Thank you.
krew i ducha. Proszę Państwa o powstanie. Odczytuję
i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Pan radny Mariusz Bank. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan radny Eugeniusz Bielak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan radny Piotr Breś. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan radny Stanisław Brzozowski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani radna Elżbieta Gados. Pomóż Bóg. Pan radny Leszek Doniewski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan radny Robert Derewenda. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan radny Zdzisław Drozd. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan radny Piotr Gawryszczak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan radny Marcin Jakubczyk. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan radny Zbigniew Jurkowski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani radna Magdalena Kamińska. Ślubuję. Pan radny Stanisław Kieroński. Ślubuję. Pan radny Michał Krawczyk. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani radna Monika Kwiatkowska. Ślubuję. Pan radny Zbigniew Ławniczak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani radna Jadwiga Mach. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan radny Bartosz Margul. Ślubuję. Pan radny Marcin Nowak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani radna Monika Orzechowska. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan radny Adam Osiński. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan radny Jarosław Pakuła. Ślubuję. Pan radny Tomasz Pitucha. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan radny Piotr Popiel. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani radna Anna Rybka. Ślubuję. Pan radny Dariusz Sadowski. Ślubuję. Pan radny Radosław Strzetuski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani radna Beata Stefanuk-Kuśmierzak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani radna Małgorzata Suchanowska. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani radna Marta Wcisło. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. I pani radna Maja Zaborowska. Ślubuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo radni, teraz mogę stwierdzić, że w obradach naszych uczestniczy 31 radnych. Jest więc kworum wymagany do podejmowania przez naszą Radę prawomocnych uchwał. W imieniu całej Rady Miasta serdecznie witam pana prezydenta Krzysztofa Żuka, który z woli mieszkańców naszego miasta wyrażonej w wyborach, które odbyły się w dniu 21 października bieżącego roku, został po raz trzeci wybrany prezydentem miasta. Przed rozpoczęciem tej uroczystości nastąpi wręczenie prezydentowi zaświadczenia o wyborze na prezydenta miasta Lublin. Zapraszam ponownie przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, pana sędziego Piotra Telusiewicza oraz pana Łukasza Mazura, pełnomocnika prezydenta miasta do spraw wyborów, do wręczenia panu Krzysztofowi Żukowi tego dokumentu. Szanowna pani przewodnicząca, wielce czcigodni państwo, na podstawie artykułu 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, Miejska Komisja Wyborcza w Lublinie stwierdza, że wybory odbyły się w dniu 21 października 2018 roku. Pan Krzysztof Jan Żuk wybrany został prezydentem miasta Lublin. Serdeczne gratulacje panie prezydencie.
A, ustęp pierwszy ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że odjęcie obowiązków przez prezydenta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miasta ślubowania. W przepisie tym zawarty jest także tekst roty ślubowania. Gratulując panu prezydentowi Krzysztofowi Żukowi wyboru na to ważne i odpowiedzialne stanowisko, proszę pana prezydenta o złożenie ślubowania. W tak uroczystej chwili wszystkich państwa radnych i szanownych gości proszę o przystanek. Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Lublina, mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Chciałbym
skierować podziękowania do swoich zastępców, do dyrektorów, pracowników wydziałów Urzędu Miasta, do prezesów, pracowników spółek. Chciałbym powiedzieć, że to również sukces, a może przede wszystkim sukces mieszkańców, którzy byli przez cały czas z nami przy realizacji programów rozwoju, odpowiadali, w jakim chcą żyć mieście i zdecydowali się powierzyć misję kierowania miastem na trzecią kadencję. Dziękuję z głębi serca wszystkim, w tym także tym, którzy byli i są wokół mnie i na co dzień mnie wspierają. Dziękuję bardzo. Przez 8 lat budowaliśmy ten nasz symboliczny dom, jakim jest Lublin. To była ciężka i wymagająca praca, ale jej efekty budzą dumę. Na inwestycje przeznaczyliśmy około 3,5 miliarda złotych, z czego 1,7 miliarda to środki europejskie. Pozwoliły one stworzyć nam solidne fundamenty rozwoju naszego miasta, poprawić dostępność komunikacyjną Lublina, rozbudować sieć dróg wewnętrznych, zrealizować inwestycje sportowe i kulturalne, które służą miastu i całemu regionowi, wreszcie zaaranżować przyjazną przestrzeń miasta dla mieszkańców. Jednocześnie utrzymywaliśmy wysoki poziom finansowania lubelskiej oświaty, oceniany jako jedna z najlepszych w Polsce, a także pomocy czy szerzej polityki społecznej i wsparcia dla tych wszystkich mieszkańców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i wymagali naszej pomocy. Biznes, któremu staraliśmy się stwarzać dobre warunki do inwestowania, odpowiada, czy odpowiedział już tysiącami miejsc pracy dla mieszkańców. Przez te lata wspólnie udowodniliśmy, że Lublin to nie tylko nowoczesna metropolia, ale także miasto przyjazne do życia. Fundamenty rozwoju, które stworzyliśmy wspólnie, będą służyć wielu przyszłym pokoleniom Lublinu. Dziś chyba nie ma wątpliwości, że przedstawiona wiele lat temu wizja miała sens i widać jej efekty. W ubiegłym roku świętowaliśmy jubileusz 700-lecia miasta Lublin, a ściśle mówiąc nadania praw miejskich w miastu. Dokonując w 1317 roku lokacji miasta, Władysław Okiedek wprowadził je, tak dzisiaj byśmy to powiedzieli, europejski obiekt gospodarczy i kulturowy. Bez jego odwagi i wiary w potencjał Lublina nie byłoby miasta, które znamy dziś. Można zatem akt lokacji czytać jako śmiałą wizję opartą na zaufaniu do miejskiej wspólnoty, zawierającą obok doraźnych regulacji, także i strategię rozwoju gospodarczego i administracyjnego Lublina oraz jego przyszłych kontaktów międzynarodowych. Dziś, 7 wieków później, równie śmiało patrzymy w przyszłość, ale myślimy także o przeszłości. Dziś nasze miasto jest w kolejnym etapie swojej historii. Dzięki funduszom europejskim nadajemy mu przyspieszony rytm rozwoju dla następnych pokoleń. Dziś powstaje współczesny Lublin. Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości, inwestycje na wielką skalę w kluczowych punktach miasta, rozbudowa infrastruktury w dzielnicach. To wszystko składa się na ambitną wizję rozwoju miasta. Istotna jest rola lubelskich uniwersytetów i szkół wyższych. Kilkadziesiąt tysięcy studentów kreuje Lublin na młode, energetyczne miasta. Nie zwalniamy tego. Chcemy umacniać silną pozycję Lublina w tej części kraju i świata, nadal budować dumę z tego, czym Lublin może się uchwalić i sprawiać, by Lublinianie coraz lepiej i wygodniej żyli w mieście, w naszym mieście. Opierając się na ponad siedmiowiekowym dziedzictwie, na tożsamości lokalnej i regionalnej, na rosnącej pozycji międzynarodowej Lublina, tworzymy dziś miasto naszych wspólnych marzeń. Lublin jest miejscem skierowanym na przyszłość, a przyszłość Lublina to wspomniane już nowoczesne miasto i wspólnota odpowiedzialnych mieszkańców. To wspólnie kreujące środowiska kolejne rozdziały naszej historii, historii, która powinna spełnić nasze marzenia. Jestem dumny, że mogę stać na czele takiego miasta, zarządzać nim w imieniu tak wyjątkowych, zaangażowanych mieszkańców. 8 lat temu i 4 lata temu w trakcie zaprzysiężenia wypowiedziałem kilka zdań, które konsekwentnie realizowałem przez 2 miliony kadencji. Powiedziałem wówczas, że będę prezydentem realizacji zadań, a nie sporów politycznych, prezydentem szukającym zgody, porozumienia i wspólnych rozwiązań, a nie konfrontacji,
prezydentem, który rozumie politykę jako działanie dla dobra publicznego, dla dobra mieszkańców, a nie dla grup i środowisk politycznych. Chciałbym, by te słowa były również przesłaniem na najbliższą kadencję. Chciałbym zadeklarować Państwu radnym, naszym mieszkańcom, że zgodnie z treścią roty przysięgi dobro publiczne będzie nam przyświecać w naszych działaniach, ale też będzie determinowało nas wszystkich do tego, by szukać porozumienia dla realizacji celów, które służą jakości życia, służą naszym mieszkańcom. Patrzymy na nasze miasto jako miasto dynamicznie zmieniające się, miasto dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego. Ale patrzymy na Lublin jako miasto wielu inicjatyw obywatelskich, jako aktywne miasto obywatelskie. Lublin obywatelski, to hasło, którym posługujemy się od dłuższego okresu czasu, jest tym obszarem naszych działań, które nadal będzie naszym wspólnym celem. Chciałbym podkreślić, że czuję się zobowiązany do ciężkiej pracy, takiej, jaką wspólnie razem realizowaliśmy w minionym roku, by każdy mieszkaniec naszego miasta z dumą mógł powiedzieć: jestem Lublinianinem. Chciałbym podziękować wszystkim Państwu za dotychczasową współpracę, podziękować panu przewodniczącemu Piotrowi Kowalczykowi za ten okres minionych dwóch kadencji. Chciałbym podziękować tym, którzy byli wspólnie z nami zaangażowani w setki, jeśli nie w tysiące projektów służących naszym mieszkańcom i zaprosić do wspólnej realizacji programu rozwoju Lublina, zapewniając, że nie zabraknie mi sił, tak jak powiedziałem, by ponad podziałami realizować ten program dla naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Naszych szanownych gości chciałbym teraz zabrać głos. Pan wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski, zapraszam. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni, goście, wszyscy zebrani. Z sentymentem wracam tutaj. Bardzo miłe wspomnienia wiążą się z tym pobytem tu w mieście, w Radzie Miasta, w Zarządzie Miasta. Dzisiaj inne mam zadania. Przyjechałem, żeby pozdrowić Was, pogratulować Wam w imieniu marszałka, całego zarządu województwa lubelskiego za wybór. I życzyć, żebyście, tak jak powiedział pan prezydent, spełnili oczekiwania mieszkańców. Było wiele deklaracji, ale wiem, że jest wiele chęci, zapału do realizacji tych deklaracji, które były podczas kampanii wyborczej. Jeszcze raz wszystkim Państwu bardzo serdecznie gratuluję panu prezydentowi i deklaruję, jako że jestem stąd, a mówiłem, że w ostatnim zarządzie nie było w zarządzie województwa przedstawiciela Lublina. Deklaruję dobrą współpracę. Miastu potrzeba wsparcia województwa, a województwu też potrzeba wsparcia miasta, stolicy województwa. Deklaruję swoją otwartość, swoją współpracę dla prezydenta, ale i dla Was wszystkich radnych. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego. Wypełnijcie dobrze swój mandat radnego. Dziękuję bardzo. Z Państwa radnych, czy naszych gości zechce zabrać głos? Dziękujemy bardzo. Przystępujemy do uchwalenia dalszego porządku obrad, w tym
Przystępujemy do następnego punktu, uchwalenie dalszego porządku obrad, w tym wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. Proponuję Państwu rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad o punkt wybór przewodniczącego Rady Miasta jako punkt 5.1 w porządku obrad, projekt grupy radnych. Zanim przejdziemy do głosowania, informuję Państwa, że wraz z kompletem materiałów pomocniczych otrzymali Państwo instruktaż o sposobie głosowania za pomocą elektrycznego systemu obsługi głosowań. W skrócie informuję Państwa, że głos za oddajemy przykładając kartę do czytnika w momencie, gdy na stanowisku zapali się zielona dioda. O możliwości oddania głosu przeciw sygnalizować będzie czerwona dioda. Głos wstrzymujący się będzie można oddać po zapaleniu się czerwonej diody. Przystępujemy do głosowania. Szanowni Państwo radni, rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa radnych głosuje za rozszerzeniem porządku obrad o punkt wybór przewodniczącego Rady Miasta? Proszę, teraz głosujemy. Kto jest przeciw? Proszę przybliżać kartę do czytnika i podnieść rękę, jeśli tak jest. Kto się wstrzymał? Naszej Rady. Przypomnę więc, że zgodnie z artykułem 19 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Do przeprowadzenia tych wyborów musimy powołać komisję skrutacyjną, aby jednak nie pozbawiać możliwości kandydowania do tej funkcji żadnego z Państwa radnych. Wcześniej poproszę Państwa radnych o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego naszej Rady. Nie widzę. Pan radny Michał Krawczyk. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu klubu prezydenta Krzysztofa Żuka chciałbym na tą funkcję zgłosić pana radnego Jarosława Papułę, który radnym jest od 12 lat, więc ostatnie 3 kadencje. Bardzo doświadczony, wyważony, mądry człowiek, który w ostatniej kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Lublin. Według nas, według klubu rady prezydenta Krzysztofa Żuka będzie bardzo dobry przewodniczący Rady Miasta Lublin. Dziękuję. Czy są jeszcze zgłoszenia kandydatur? Są. Nie widzę. Pan radny Ławniczak. Dziękuję pani przewodnicząca, że mi pani dojrzała, że tak powiem. No, rozumiem. Panie prezydencie, pani przewodnicząca, szanowni państwo radni i szanowni państwo goście. W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości chciałbym zgłosić na kandydaturę pana doktora Piotra Gawryszczaka. Pan doktor Piotr Gawryszczak jest zasłużonym radnym, pełnił tą funkcję już 3 kadencje. Był też wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Jest człowiekiem wysokiego zaufania, człowiek prawy i myślę, że tą funkcję będzie sprawował bardzo godnie. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Jarosław Papuła wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Czy pan radny Piotr Gawryszczak wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Czy to są wszystkie zgłoszenia ze strony państwa na przewodniczącego naszej rady? Nie widzę więcej zgłoszeń. Wobec tego zamykam listę kandydatów. I teraz poproszę państwa o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Proponuję, aby komisja liczyła 3 osoby. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że rada wyraża na to zgodę. Proponuję o podawanie kandydatów. Pan radny Michał Krawczyk. Proszę bardzo, pani przewodnicząca, panie prezydencie, w imieniu klubu radnych prezydenta Krzysztofa Żuka zgłaszam pana radnego Zbigniewa Jurkowskiego i pana radnego Marcina Nowaka. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chce zgłaszam się tutaj, nie widać, bardzo proszę, pan radny Piotr Gawryszczak, też pan był zasłonięty. Tak, zgłaszam kandydaturę radnego Marcina Jakubczyka. Dziękuję. Czy jeszcze są zgłoszenia? W takim razie bardzo proszę o radnych zgłoszonych o wyrażenie zgody. Czy pan Zbigniew Jurkowski wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Czy pan Marcin Nowak wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Czy pan Marcin Jakubczyk wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Proponuję, abyśmy głosowali na listę w całości. Jeśli uzyska ona zwykłą większość głosów, to zostanie przyjęta. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z państwa radnych opowiada się za powołaniem komisji skrutacyjnej w składzie? Pan radny Zbigniew Jurkowski, pan radny Marcin Nowak, pan radny Marcin Jakubczyk. Proszę teraz przybliżyć kartę do głosowania, kto jest za. Kto z państwa radnych jest przeciw? Głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
Wysoka Rada wybrała komisję skrutacyjną w składzie. Pan radny Zbigniew Jurkowski, pan radny Marcin Nowak, pan radny Marcin Jakubczyk. Przypomnę państwu radnym tryb głosowania tajnego ustalony w paragrafie 62 statutu miasta. Ustęp pierwszy. W głosowaniach tajnych używa się kart ostemplowanych pieczęcią rady, przy czym rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona rady komisja skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. Ustęp drugi. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno uwagi z listy obecności. Ustęp trzeci. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. Ustęp czwarty. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania. Poproszę teraz komisję o wybranie ze swego grona przewodniczącego komisji i przygotowanie z pomocą Biura Rady Miasta kart do głosowania. W związku z tym, że pracę przygotowałam jeszcze muszą trochę potrwać, zarządzam 15-minutową przerwę w celu przygotowania kart do głosowania i ustalenia sposobu głosowania. Thank you.
mogły być niższe niż dla tych 20. Pan dostał wysokość Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej stwierdzam, że przewodniczącym Rady Miasta wybrany został pan Jarosław Papuła. Odczytam teraz gratulacje panie radny. Odczytam teraz państwu radnym uchwałę, którą jak wcześniej wspominałam, podjęliśmy w rezultacie tego głosowania. Uchwała nr 1 przez I przez 2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miasta Lublin. Na podstawie artykułu 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami i artykułu 92 ustęp 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 995 z późniejszymi zmianami oraz paragrafu 16 ustęp 1 statutu miasta Lublin stanowiącego załącznik do uchwały nr 609 przez 28 przez 2005 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2005 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2005 roku nr 70, pozycja 1486 z późniejszymi zmianami. Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na przewodniczącego Rady Miasta Lublin został wybrany radny Jarosław Papuła. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Serdecznie gratuluję panu przewodniczącemu. Życzę wytrwałości w sprawowaniu tej niełatwej, ale jakże zaszczytnej funkcji. Jednocześnie proszę pana przewodniczącego, wieloletniego naszego kochanego Piotra Kowalczyka o wręczenie panu przewodniczącemu łańcucha przewodniczącego Rady Miasta. Szanowni Państwo, jestem niewątpliwie
wzruszony i serdecznie dziękuję za okazane mi zaufanie i za wybór na tę zaszczytną funkcję. Bez względu na to, czy głosowali Państwo na mnie, czy też nie, myślę, że mamy jeden cel, jedno wielkie zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest dobro naszego miasta i mieszkańców naszego miasta. Będę z pełnym oddaniem i zaangażowaniem pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miasta Lublin. Będę wspierać każdą inicjatywę, która będzie zmierzała do dalszego rozwoju tego miasta. Będę współpracował ze wszystkimi osobami, które zostały obdarzone społecznym zaufaniem, z panem prezydentem, którego mandat został odnowiony z tak wielkim sukcesem i wszystkimi radnymi 8 kadencji Rady Miasta Lublin. Serdecznie gratuluję, że zostali Państwo wybrani i cieszę się, że będę miał przyjemność, satysfakcję współpracowania z Państwem. Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp, a wspólna praca to sukces. I tymi słowami Henry'ego Forda chciałbym wszystkich Państwa zaprosić do współpracy. Sięgnijmy po ten sukces razem. Dziękuję bardzo.
propozycję poddam pod głosowanie. Jako pierwsze będziemy głosować rozszerzenie obrad o punkt wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Lublin jako punkt 5.2. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za? Bardzo proszę o zbliżenie karty do czytnika, podniesienie ręki do góry.
Ekstra, kto jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Rozumiem, dziękuję bardzo. Możemy zapisać protokoły, że pan radny chciał głosować za? Bardzo proszę o dokonanie takiego zapisu. Kolejny punkt jest do wyboru przewodniczących Komisji Stałych Rady Miasta Lublin z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej jako punkt 5, 6 w porządku obrad. Za chwilę rozpoczniemy głosowanie. Bardzo proszę o określenie tematu. Bardzo proszę o określenie tematu.
zakończenia porządku obrad kolejne dwa odczytane wcześniej punkty. Proszę o zbliżenie karty do czytnika i podniesienie ręki do góry. Pana prezydenta przedstawionymi w uchwałach za mądrymi
głosowaliśmy za tymi, które uważaliśmy za nierozważne albo nie do końca służące mieszkańcom miasta, głosowaliśmy przeciw. Tak to jest. Natomiast chciałbym zwrócić się do pana prezydenta z apelem o to, aby pan prezydent wyznaczył w niedługim czasie termin spotkania z klubem radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ze względu na to, że w poprzedniej kadencji pan prezydent nie skorzystał z żadnego zaproszenia na posiedzenie naszego klubu. Natomiast w tej chwili chciałbym pana prezydenta zaprosić na takie spotkanie. Proszę wyznaczyć termin, najlepiej gdzieś w godzinach popołudniowych po pracy, bo radni w większości pracują gdzieś. Chcielibyśmy współpracować z panem prezydentem między innymi na polu tak, aby przyczynić się do tego, żeby zadłużenie miasta w tej kadencji może obniżyło się, aby już nie przestało rosnąć, abyśmy porozmawiać mogli na poważnie o ochronie środowiska miasta Lublina, czyli na przykład o górkach czechowskich, ale także mogliśmy się porozmawiać na przykład o potrzebach mieszkańców, choćby w zakresie mieszkalnictwa, czy mieszkań poprzez budowę czy przyłączenie się do programu Mieszkanie Plus. To są takie działania, które oczywiście pan prezydent może samodzielnie z tym działać, natomiast wydaje mi się, że warto jest rozmawiać i my jesteśmy gotowi do pracy właśnie na rzecz mieszkańców poprzez między innymi te wymienione przeze mnie punkty. Dziękuję bardzo. I teraz chciałbym zgłosić kandydata na wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Otóż chciałbym zgłosić pana radnego Tomasza Pituchę. To jest jego trzecia kadencja. Doświadczony radny, był przewodniczącym klubu radnych PiS w kadencji 7 2014-18. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy to już są wszystkie zgłoszenia? Jeśli tak, zamykam obecnego listę kandydatów na wiceprzewodniczących Rady. Zapytam teraz, czy zgłosili radni wyrażają zgodę na kandydowanie. Bardzo proszę, jako pierwsza pani radna Marta Fisło. Tak, wyrażam zgodę. Pan Stanisław Kierowski. Tak, wyrażam zgodę. Pan Marcin Nowak. Wyrażam zgodę. Pan radny Tomasz Mitucha. Wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, kolejnym etapem naszych wyborów jest powołanie komisji skrutacyjnej. Proszę więc o zgłaszanie kandydatów na członków komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę pan radny. Przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, zgłaszam do komisji skrutacyjnej pana radnego Zbigniewa Jaśkowskiego i panią radną Jadwigę Mach. I pana radnego Marcina Jakubczyka. Kto jeszcze? Pan radny Marcin Jakubczyk. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proponuję, abyśmy głosowali na listę w całości. Dziękuję. Abyśmy głosowali na listę w całości, jeżeli uzyskała ona zwykłą większość głosów, to znaczy, że zostanie przyjęta. Nie widzę sprzeciwu, wobec tego rozpoczynamy głosowanie. Panie Przewodniczący, chyba trzeba spytać o zgodę. Tak, przepraszam, macie Państwo rację. Czy pan Marcin Jakubczyk wyraża zgodę na kandydowanie, na udział w komisji skrutacyjnej? Tak. Dziękuję bardzo. Pani Jadwiga Mach? Tak. Pan Zbigniew Frykowski? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Możemy zatem przystąpić do głosowania. Bardzo proszę. Kto z Państwa radnych opowiada się za powołaniem komisji skrutacyjnej w przedstawionym składzie?
za powołanie komisji skrutacyjnej w przedstawionym składzie. Proszę o zbliżenie karty rzecznika. Szanowni Państwo, podjęliśmy wtedy decyzję jednogłośnie, 31 głosów za. Proszę teraz komisję skrutacyjną o dokonanie wyboru ze swojego grona przewodniczącego komisji, a następnie podjęcie prac przygotowawczych do wyboru trzech wiceprzewodniczących rady, a więc przygotowanie kart do głosowania oraz wyjaśnienie sposobu głosowania i warunku własności głosu. W tym celu ogłaszam 20-minutową przerwę. Przygotowuje się pan Zdzisław Drozd.
Andros przygotowuje się i oddam resztę. Pan Tomasz Wytuka.
Głosuje pan Tomasz Pitucha, przygotowuje się pan Piotr Fokry. Proszę. Głosowania
sprawie wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta lub Komisja Skrutacyjna w składzie. Jadwiga Mak, przewodnicząca komisji, pan Marcin Jawórczyk, członek komisji i pan Zbigniew Jurkowski, również członek komisji. Stwierdza, iż na stan 31 radnych obecnych na sesji jest 31 radnych, co stanowi wymagany kworum. W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Lublin wydano 31 kart do głosowania. Po otwarciu urny wyjęto 31 kart do głosowania. Głosów nieważnych było 0. Głosów ważnych było 31. W związku z powyższym wymagana bezwzględna większość głosów wynosi 16. Komisja skrutacyjna stwierdza, że niżej wymienieni kandydaci na wiceprzewodniczących Rady Miasta Lublin otrzymali następującą liczbę ważnych głosów za ich wyborem. Pan Stanisław Kieroński 19 głosów. Pan Marcin Nowak 20 głosów. Pan Tomasz Pitucha 12 głosów. Pani Marta Wcisło 21 głosów. Komisja skrutacyjna stwierdza, iż wymagają do wyboru na wiceprzewodniczących Rady Miasta bezwzględną większość głosów otrzymali radni. Pan Stanisław Kierowski, pan Marcin Nowak i pani Marta Wcisło. Podpisy komisji skrutacyjnej Jadwiga Mach, pan Marcin Jakubczyk i pan Zbigniew Jurkowski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przekazujemy przewodniczącemu karty do głosowania w kopercie opieczętowanej również z nazwiskami skład komisji. Dziękuję pięknie kolegom za sprawne przeprowadzenie liczenia i ogłoszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Skrutacyjny stwierdza, że wiceprzewodniczącymi Rady Miasta zostali wybrani pan Stanisław Kieroński, pan Marcin Nowak i pani Rada Marta Wcisło. Odczytam teraz państwu treść uchwały, którą potwierdził w rezultacie tego głosowania. Uchwała nr 2001/2018 Rady Miasta Lublin z 22 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Lublin. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2018, pozycja 994 z najbliższymi zmianami i artykuł 92 ust. 3 ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym oraz paragraf 16 ust. 1 statutu miasta Lublin stanowiącego załącznik uchwały nr 609 przez 28/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 2009 roku z późniejszymi zmianami. Natomiast uchwała co następuje. Paragraf 1 stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Lublin zostali wybrani Stanisław Kieroński, Marcin Nowak i pani radna Marta Wcisło. Paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Serdecznie gratuluję państwu wiceprzewodniczącym wyboru i zapraszam do współprowadzenia. Zapraszam do stołu prezydialnego. Panie przewodniczący. Tak. Panie przewodniczący, ja po tym wyborze chciałbym pogratulować państwu, którzy staliście wiceprzewodniczącymi Rady Miasta. Chciałbym zwrócić uwagę, że te osoby, które już poznaliśmy podczas pracy w tej Radzie, może to nie ma wielkiego znaczenia, ale otrzymały dodatkowy bonus jeszcze.
Natomiast chciałbym zwrócić uwagę także na to, o czym mówiłem wcześniej, czyli o te polityczne obyczaje. To nie jest obyczajne polityczne, ale taka jest państwa wola. Mam nadzieję, że dzisiaj jest tak, a jutro może być inaczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W takim razie jeszcze raz zapraszam Państwa wiceprzewodniczących do współprowadzenia obrad. Daję wiem, szanowni Państwo, że w tej chwili mamy pana, który wykona zdjęcie takie, jak widzicie Państwo tam na ścianie. Jest okazja, jesteśmy wszyscy, także będzie to zdjęcie 31 radnych wspólne 8 kadencji Rady Miasta Lublin. W związku z tym zarządzam kilkuminutową przerwę. A jeszcze ja mam wciśnąć.
liczącej 12 osób, 3 mandaty. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to będę oczekiwał, że w takich właśnie proporcjach poszczególne kluby zgłoszą swoich przedstawicieli do komisji. Sprzeciwu nie słyszę, proszę przewodniczący klubów o zgłaszanie swoich kandydatów. Przypomnę też, że zgodnie z artykułem 18 ust. 2 ustawy Polskiej Gminy, członkami komisji rewizyjnej nie mogą zostać wybrani przewodniczący i wiceprzewodniczący rady. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów. Pan przewodniczący Michał Krawczyk, bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. W imieniu klubu prezydenta Krzysztofa Żuka zgłaszam następujących kandydatów. Radny pani Maja Zaborowska, Anna Lewka, Bartosz Maźbór, Zbigniew Jurkowski. Dziękuję. Ja natomiast zgłaszam radną Małgorzatę. Troszkę wolniej, bo ja tu muszę zapisać. Pani Maja Zaborowska, pani Anna Lewka, pan Bartosz Maźbór i Zbigniew Jurkowski. Oraz radna Małgorzata Sukanowska, radny Zdzisław Polski, radny Tomasz Pitucha. Zapytam w takim razie, czy zgłoszeni radni wyrażają zgodę na kandydowanie. Zacznę od pani Marii Zaborowskiej. Wyrażam zgodę.
Poddaję na głosowanie kandydaturę pani radnej Anny Lichty. Bardzo proszę, kto jest za powołaniem pani radnej. Proszę o zbliżenie karty do czytnika. Panie Przewodniczący, jeszcze Pan nie ogłosił, że już zmieniamy, a już się świeci czerwony. Także proszę... Przepraszam bardzo, wydaje mi się, że zostawiam odpowiednią ilość czasu. Wiem, że to w przeciągu 3 sekund dociera do Państwa, ale jeśli tak, postaram się przedłużać i wolniej prowadzić głosowanie. Bardzo proszę o powtórzenie tematu w takim razie, o powtórzenie głosowania. Wstrzymał się od głosu.
głosów, 28 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się. Kolejna kandydatura to jest kandydatura pana radnego Tomasza Pituchy. Proszę radny, proszę Zdzisława Drozda. Dobrze, teraz pan radny Zdzisław Drozda. Pana radnego Zdzisława Drozda, przewodniczącego komisji. Bardzo proszę.
Stwierdzam, że pan przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został pan radny Zdzisław Grodzki. W rezultacie tego głosowania. Bardzo dziękuję wszystkim. W rezultacie tego głosowania podjęliśmy jednocześnie uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o następującej treści. Uchwała nr 4/1/2018 Rady Miasta Lublin z 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Na podstawie artykułu 18a ust. 1-2 ustawy 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2018, pozycja 994 z późniejszymi zmianami, paragraf 85 ust. 5 Statutu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do uchwały nr 609/2008/2005 Rady Miasta Lublin z 24 lutego 2005 w związku z paragrafem 1 uchwały nr 3/1/2018 z dnia 22 listopada 2018 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rada Miasta Lublin stwierdza, co następuje. Paragraf 1. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany pan radny Zdzisław Grodzki. Paragraf 2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to ustalenie składów osobowych Komisji Stałych Rady Miasta Lublin z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej. Szanowni Państwo, projekt uchwały w tej sprawie został Państwu doręczony na druku 5-1. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do zaproponowanego projektu? Zgodnie z Waszą uchwałą nr 8/3/2010 roku Rady Miasta Lublin z 13 grudnia 2010 w sprawie liczby i trybu wyboru członków Komisji Stałej Rady Miasta Lublin Komisję Stałą powiększyć od 5 do 11 członków. Proszę teraz Państwa o zgłaszanie kandydatów do poszczególnych komisji. Bardzo proszę Pan Przewodniczący Michał Kraczyk. Panie Przewodniczący, po kolei do wszystkich, czy będziemy zgłaszać oddzielnie? Do wszystkich. Bardzo proszę, do wszystkich. Do wszystkich. Z tym, że prosiłbym powoli. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Kraczyk. Jest Komisja Budżetowa Ekonomiczna. Tak. Państwo radni Bartosz Martur, tak. Anna Rybka, tak. Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, tak. Jadwiga Mach, tak. Elżbieta Dados, tak. Michał Krawczyk, tak. Dariusz Sadowski. Tak. Komisja do spraw rodziny. Państwo radni Monika Orzechowska, tak. Jadwiga Mach, tak. Zbigniew Jurkowski, tak. Marcin Nowak, tak. Mariusz Bana, tak. Elżbieta Dabros, tak. Adam Oczyński. Komisja Gospodarki Komunalnej, Państwo radni Leszek Daniewski, tak. Adam Oczyński, tak. Monika Kwiatkowska, tak. Stanisław Kieroński, tak. Mariusz Bana. Tak. Komisja Kultury i Ochrony Zabytków, Państwo radni Maja Zaborowska, tak. Zbigniew Jurkowski, tak. Bartosz Margul, tak. Magdalena Kamińska, tak. Michał Krawczyk, tak. Stanisław Kieroński, tak. Jadwiga Mach. Tak. Komisja Oświaty i Wychowania, Państwo radni Jadwiga Mach, tak. Marta Wcisło, tak. Zbigniew Jurkowski, tak. Leszek Daniewski, tak. Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, tak. Elżbieta Dados, tak. Stanisław Kierolski. Tak. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanizmu i Ochrony Środowiska. Państwo radni Anna Rewka, tak. Marta Wcisło, tak. Monika Kwiatkowska, tak. Bartosz Margul, tak. Michał Krawczyk, tak. Maja Zaborowska, tak. Dariusz Sadowski, jest. Magdalena Kamińska. Tak. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego, Państwo radni Zbigniew Jurkowski, tak. Monika Orzechowska, tak. Adam Osiński, tak. Mariusz Banach, tak. Marcin Nowak. Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku. Bardzo proszę, jest jeszcze Marcin Nowak, tak? Tak.